Cześć! Czy myślałeś kiedyś o tym, by zająć się modelingiem? Tak? Nie? Tak czy siak, zobacz ten film, bo nie będę ci klepać suchej wiedzy, jak powinna wyglądać modelka. Więc dlatego zostań tu i oglądaj kufatny film. Myślisz, że spełniasz wymagania modelki? Chciałabyś zostać profesjonalną modelką? Przekonaj się, w ilu pracach nadajesz się na modelkę czy modela. Numer 1. Wiek. Jeśli chcesz zająć się modelingiem, musisz zacząć w wieku od 14 do 20 lat. Pamiętaj, że w wieku od 23 lat do 25 modelki wybierają się już na emeryturę. Dlatego wiedz, że kiedy skończysz studia, dla agencji modelek jesteś starym, zmaszczonym próchnem. Numer 2. Wzrost. Modelka powinna mieć od 144 do 182 cm wzrostu. Najlepiej jednak, jeśli byłoby to od 178 do 182 cm. Jeśli jesteś niska, wiedz, że jesteś modelowym kurduplem. Jeśli jesteś zbyt wysoka, to wiedz, by nie chodzić w szpilkach. Numer 3. Wymiary. Trzy wymiary. Cycki, talia, biodra. Cycki od 80 do 90 cm. Talia 58-62 cm. Biodra 85-90 cm. W wyjątkowych wypadkach agencja cię przyjmie. Chyba, że schudniesz cały nadmiar w kilka minut ze stresu. Numer 4. Twarz. Gładka, doskonała, promienna twarz. Inna nie może być. Numer 5. Włosy. Gęste, zdrowe, długie, niefarbowane włosy. Jeśli nosisz dredy, to wiedz, że z dredami czy łysy i tak nie będziesz modelem. Numer 6. Inne. Zadbane paznokcie, wysmukła szyja. Rozmiar stóp od 39 do 41. Bez tatuaży. Numer 7. Wymagania dla modelki. Odporne na stres. Łatwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Punktualność, zaradność, dyspozycyjność, wytrwałość. Otwarta na nowe doświadczenia, znajomość języka angielskiego. To tylko tyle potrzeb, by drzwi świata mody były dla nas otwarte. A ty na ile spełniasz wymagania? Napisz w komentarzu na dole. Jeśli film ci się podobał, daj łapkę w górę, daj komentarz i zasubskrybuj kanał. Chcesz być na bieżąco? Wpadnij na fejsy Instagrama, no jaska. To wszystko na dziś, więc do zobaczenia w kolejnym filmie i pa pa! Jeśli nie spełniasz wymagań tak jak ja, przybij piątkę i nażyjmy się czekolady.